Identyfikator podmiotu SCP-127. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-127 uważany jest za obiekt nie bardziej niebezpieczny niż zwyczajna broń palna tego rodzaju. Jednakże, w związku z nadzwyczajnymi właściwościami artefaktu, o ile nie jest aktualnie wykorzystywany, obiekt należy przechowywać w szafie na broń 7C w stanie zawieszenia w wodzie bogatej w wapń oraz proteiny. W tym czasie jedynie zespół badawczy przydzielony do SCP-127 posiada dostęp do obiektu. Opis. Na pierwszy rzut oka SCP-127 wygląda jak standardowy pistolet maszynowy MP5K. Testy wykazały, iż za wyjątkiem powłoki zewnętrznej, całość pistoletu jest organiczna i żywa. Amunicja do SCP-127 początkowo przypominała ludzkie zęby, jednakże testy DNA pocisków nie ujawniły powiązań z żadnymi znanymi gatunkami żyjącymi na Ziemi. SCP-127 posiada dwa ustawienia, półautomatyczne i automatyczne. Podczas przełączania między nimi usłyszeć można wyraźne jęki. Kiedy magazynek broni zostanie opróżniony, zwykle 60 strzałów, wyrost nowego zapasu amunicji zajmuje od 3 do 5 dni. Próby usunięcia magazynka okazywały się bezskuteczne. Element najprawdopodobniej jest na stale przymocowany do pistoletu. Aktualnie wszystko wskazuje, iż SCP-127 nie jest w stanie dokonywać replikacji. Skany obiektu wykazały, iż nie zawiera on widocznych organów reprodukcyjnych i nie wymaga niczego poza wodą, wapnem oraz proteinami. SCP-127 został zlokalizowany w domu pana Jamesa w nocy 17 listopada 1991 roku. Pan został znaleziony martwy na skutek ataku serca. Raport koronera poświadcza, iż pan umarł około rana 8 listopada, lecz jego zaginięcie zostało zauważone dopiero ponad tydzień później. Nie wykryto żadnych komplikacji ani nietypowych okoliczności prowadzących do jego zgonu. W związku z obszerną kolekcją broni pana ATF oraz FBI zostały powiadomione o potrzebie zabrania tejże. SCP-127 został odkryty podczas przeprowadzania testów oraz katalogowania, co doprowadziło do jego zabezpieczenia przez agentów SCP. Dodatek. Dnia 1990 przeklasyfikowano podmiot do kategorii bezpieczne.